Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, czyli blog Podróż przez Azję. Jest właśnie 5:20. Przyszliśmy właśnie tutaj na róg ulicy, na skrzyżowanie, gdzie przyjeżdżają autobusy i czekamy zaraz na autobus, a jesteśmy właśnie w Indiach. Tutaj mieliśmy dosłownie kawałeczek, bo mieszkamy w tamtą stronę, w tamtą ulicę, dosłownie 200 metrów. Tutaj jest główna świątynia Warkali, znaczy tutaj już przy tej plaży, w której byliśmy wczoraj. I tutaj są jeszcze takie mniejsze świątynki przy skrzyżowaniu na rogu. A tam zaraz wam puszczę, znaczy przestanę gadać, więc będziecie mogli usłyszeć. Leci taka fajna, poranna muzyczka, codziennie rano ją słychać z megafonów. Jesteśmy już na stacji, tutaj jest przed stacją kapliczka, znaczy świątynia, muzyczka też ładnie leci. A tutaj stacja. Nasze śniadanie zamówiłem, nawet nie wiedziałem co, bo nie mogłem się z panem dogadać, tak strasznie niewyraźnie mówił. I coś takiego dostaliśmy. To są takie placki z tapioki pewnie, albo z jakiejś mąki ryżowej. Kasia trochę niewyspana. Ja jestem wyspana, Mateusza, bo 3 godziny przez niego spałam, przez tego O kurde, jesteśmy nieprzytomni, bo spaliśmy 3 godziny tylko. A jeszcze chciałem wam powiedzieć, ile dzisiaj zapłaciliśmy za śniadanie. W sumie 3 zł z groszami zapłaciliśmy za śniadanie, 3,18. Kawy były, piliśmy sobie po kawie, kawy były po 42 grosze albo 50 groszy, coś takiego. Bo nie wiem do końca skąd się wzięła cena, bo sumarycznie zapłaciliśmy 53 rupie za całe śniadanie, czyli no 3 zł. No więc tutaj, mimo że to taka knajpka, restauracja na stacji... O, odjeżdża pociąg. Mimo taka knajpka na stacji kolejowej, to ceny są... Niższe niż bardzo, tam. Aha, niższe niż płaciliśmy tam, co ostatnio jedliśmy codziennie. Kawa, 7... No już mówiłem. No, 42 grosze za kawę. A u nas kupić coś na stacji kolejowej, to ło. Trzeba się lekko szarpnąć. Jeszcze nie wiadomo czy świeże. A tutaj świeżutko robione, cieplutkie. Mały wybór, ale... A i ten autobus, który jechaliśmy, był po 42 grosze od osoby. Ale tu jechaliśmy dosłownie nim chyba 5 minut. No to 2,5 km czy 3. O kurde, ale masakra. Dojechaliśmy już z godzinę temu. I z godziny, czy nawet, która jest teraz godzina? Która jest godzina? 10:25. Aha, no to równo godzinę. Szukaliśmy pokoju, byliśmy rekord. Byliśmy chyba, nie wiem, w 15 miejscach. I no właśnie nie wiemy, może tutaj w tym hotelu, co teraz jesteśmy, spytam się. Bo wszędzie full. Czasami tak na nas patrzą, full. W dwóch miejscach, tylko na te 15 były wolne pokoje. No tylko, że warunki były mocne warunki, o można tak to określić, mocne warunki. Co prawda niedużo, bo na przykład nie, w jednym było 790, więc nawet nie tak mało, w innym było 600 bez Wi-Fi. Łóżka zazwyczaj wyglądały na czyste. Ale ściany i nieprzyjemny zapach, no nie było za ciekawie. A teraz jesteśmy w takim miejscu, no wygląda, do tego co widziałem, to wygląda naprawdę ekstra. Płacimy tutaj 1000, czyli 60 zł. I właśnie nie wiem o co chodzi z tym, że wszędzie były pełne pozajmowane miejsca. Czy rzeczywiście są teraz pozajmowane, nie wiem, może jakiś jest teraz ten zlot, ludzie przyjechali na weekend.
no bo co prawda jest piątek, albo nie wiem, może nie akceptują tutaj białasów. Nie wiem, spróbuję się tutaj dopytać pana tak najpierw neutralnie, czy tutaj jest jakiś, jakiś sezon jest teraz? Ewidentnie o coś. Bo kilka razy mieliśmy takie właśnie wrażenie, że patrzą się i o nie, to nie ma. Ale znowu tutaj w jednym hotelu nawet aż się zdziwiłem, że nie ma wolnych miejsc, bo był taki w miarę nowoczesny, o europejskim standardzie, naprawdę nie najgorszy. Taki hotel, powiedzmy trzygwiazdkowy. I też nie ma wolnych miejsc, ale pan na początku się spytał single? Ja mówię double. O, double no, full. Ale coś w jednym chcieli pay teraz, czy jakiś papier? A nie, nie, w jednym jakimś byłem w takim guest house'ie. Pytam się, czy są wolne pokoje, pan mówi no paper, czyli jakby on nie ma jakichś papierów, może nie ma jakiegoś pozwolenia od rządu na przyjmowanie turystów, no nie wiem. Jakbyście wiedzieli coś na ten temat, to napiszcie w komentarzach, czy coś wiecie. No bo to jest naprawdę interesujące. Coś naprawdę też interesujące. To było ewidentnie na rzeczy, że biali, no, nawet... Mhm. Coś jest. Coś jest nie tak. Trudno, dobrze, że znaleźliśmy, ale godzina łażenia. No, godzina łażenia, obeszliśmy tutaj dookoła, bo jesteśmy w okolicach dworca. Jesteśmy teraz, nie wiem, z 500 metrów od dworca. Zaraz, nie wiem, albo się prześpimy, albo spaliśmy dzisiaj 3 godziny, albo może coś wyjdziemy zjeść. No, lepiej najpierw zjeść, potem się przespać. I jest tutaj na szczęście też internet, w sumie nie wiem jeszcze jaki. Jesteśmy właśnie na jedzeniu w takiej tutaj knajpce. I zobaczcie, co mamy. Ja sobie zamówiłem paneer butter masala, czyli taki sos maślany, dobry. Mamy do tego paraty. A Kasia ma jajko... co masz? Egg curry. Wygląda, zapowiada się naprawdę smakowicie. Testujemy. Dobry. Ale zupełnie inny. Jak jadłem poprzednio kurczaka, to był zupełnie inny smak. Ma jakąś taką swoją specyficzną przyprawę ten sos. A jeszcze tutaj spróbuję z panirem. Panier jest pyszny. No panier jest pyszny. Pycha. Smaczne go. Właśnie przed chwilą tutaj jedliśmy w tej knajpce. Tam jest konkurencja tutaj. I kolejna też tutaj, więc tutaj jest. I jeszcze kolejna restauracja, tam kawałek dalej. Więc tutaj. Tu jest Buduś nie umrze. Ceny są naprawdę bardzo, bardzo niskie. A jedzenie jest malina. No i tu jest taka zupełnie nieturystyczna. O, tutaj. O, tak tutaj właśnie wyglądają połączenia telefoniczne, rozdzielnia, centralka. Ceny tutaj naprawdę bardzo niskie. Mój panier butter masala kosztował 80. Tak. A 90. Czyli 5,5 zł. Moje ekstra jest 25 rupieci, czyli... Tak, 25? 25 rupieci. O kurczę, jak tanio. Czyli złoty 50? Przyjeżdżajcie do Indii, żeś nie umierać. Tanio, ładnie. Nie, no trochę więcej niż złoty 50, niecałe 2 złote. Majątek. A herbaty po 8 rupii, czyli na złotówki to jest... 48 groszy. 48 groszy za herbatę z mlekiem. Bo tutaj, a właśnie taka ciekawostka, jak poprosicie po prostu herbatę, to dostaniecie herbatę z mlekiem. Jak chcecie herbatę bez mleka, to trzeba specjalnie poprosić, żeby to było plain tea albo black tea. Tak, tu na przykład było pod nazwą black tea, a to tam jest to plain tea, chyba... I czarna herbata kosztowała 7 rupii, czyli 42 grosze. A my idziemy tam. O, ładny motocykl. Przyszliśmy właśnie do tego samego banku, w którym byłem tydzień temu. On się nazywał właśnie tak. Specjalnie po to, żeby wypłacić tutaj gotówkę z bankomatu, ponieważ ten bank nie pobiera prowizji, więc tutaj wypłaca się za darmo. I ma też większy limit, bo można tutaj wypłacić, znaczy teraz próbowałem, właśnie chciałem wypłacić więcej, ale nie dało się więcej niż 10 tysięcy. Więc mamy 10 tysięcy rupii, chyba że jeszcze raz spróbujemy, może drugi raz się wypłaci. O,
to będzie mieć z głowy, będzie mieć 20 tysięcy. Ale to z moją kartą? No to starczy może na 2 tygodnie. No. Zobaczcie, jakie tutaj są japonki. Japonki z trawą. Macie tutaj japonki z trawą, wyściełane trawą, bardzo fajne. Tutaj mamy sklep YouTube'a i sklep Facebooka. Tak się zastanawiam, czy kupić sobie taką koszulę. Bym tutaj... Tak, powiedz, że tak. Wtopiłbym się w tłum może. A tam, tamte ładne są. No to nie sobie kupić. A tak będziemy wyjeżdżać sobie, może kupię. A tu jeszcze jakiś fajny sklep z dewocjonaliami hinduskimi. Wow, fajne. Właśnie jesteśmy w Bacie, Kasia przymierza japonki, bo chce zmienić, bo tamte się jakoś rozciągnęły od słońca, się kiedyś przegrzały na słońcu, się rozciągnęły. Najtańsza bata jest w Indonezji. Tutaj nie jest drogo, ale naprawdę najtańsza bata jest w Indonezji. Super buty można kupić dosłownie za 20, 30, 50 zł. Właśnie popsuły się te okulary przed chwilą. Dzisiaj rano odkręciła się śrubka tutaj i odpadła jeden ten pałąk od okularów. I teraz tak z ciekawości poszliśmy tutaj do takiego właśnie sklepu optycznego, tutaj mamy różne okulary i tak po prostu z ciekawości poszliśmy, może uda się naprawić. Pan spojrzał, popatrzył, aha, śrubka, zobaczymy, czy będzie taka śrubka. Jak będzie śrubka, to naprawię. Pytam się, ile to będzie kosztować, za darmo. Aż mi kupią. Pan znalazł śrubkę, naprawił, Kasia ma sprawne okulary, jak nie nowe. Nie muszę kupować nowy. I za darmo. Nieźle. Tym razem przed wyjazdem, jeszcze chyba miesiąc przed wyjazdem, kupiliśmy sobie takie trochę lepsze okulary. Trochę, tak, ze stówę kosztowały, no, lepsze okulary. Z jakimiś tam certyfikatami, filtrami i tak dalej. I się rozpadły, a takie to kupuję za 5 zł, Ray-Bany jeszcze przyciągnę. Rozpadły, a mam je po 3 lata, a ta to 2 miesiące. No, moje się dobrze trzymają. Podróbka baty i zobaczcie, ile butów. Mnóstwo butów, całe regały butów. Wow. O kurde. Wow, ale są słodycze. Wow. A, i tutaj też jedzenie mają, więc można sobie tutaj też zjeść. Trafiliśmy w ogóle do jakiegoś dziwnego miejsca. Jeszcze tak właśnie następnie wam powiem, bo jesteśmy w takiej restauracji i po prostu na samym wstępie, jak się tylko usiądzie, to dostaje się od razu wodę. Woda jest za darmo, ale my nie pijemy zazwyczaj tej wody. Jest niewiadomego pochodzenia, poza tym nieraz już widziałem, jak tutaj myją te szklanki, znaczy właściwie ich nie myją, tylko opłukują. Tam jest droga główna. O. A miejsce tutaj tak wygląda. Jesteśmy w takiej troszeczkę lepszej restauracji, bo jest tutaj klimatyzacja. Ceny są niewiele droższe. Tak jak tam płaciłem za butter panir 90, to tutaj kosztuje 110 tylko. Jest odrobinę drożej, a fajne takie klimatyczne miejsce. Brakuje tylko jeszcze muzyki hinduskiej, byłoby wtedy genialnie. To nasze zamówione napoje. Kasia właśnie mi podpija pistachio... Jak się nazywa? Nie wiem. Shake. Pistachio shake? Pistachio shake. Ja tylko próbowałam, czy jest dobry. A Kasia ma lassi. Jak lassi? Dobre? Dobre, bo zimna. A mój pistachio shake. Dobra. Ma chyba kawałki pistacji w środku. Ma na samym spodzie kawałki pistacji. Wow, ale to jest dobre. Nie wiem, tak zastanawiałem się, czy wziąć to, czy nie wziąć, bo tutaj spodziewałem się czegoś niedobrego, ale trafiłem naprawdę źle. No, te napoje trochę sporo kosztują, bo mój pistachio shake kosztuje 80, czyli 4,80 złotówkach, a Kasi lassi kosztuje 50 rupii, czyli 3 złote. Także nie jest tania to zabawa, ale
tanie jak na Indie. A ogólnie w Polsce no to nie do pomyślenia, żeby coś takiego wypić w takiej cenie. Jeszcze pistacje są strasznie drogie w Polsce. To jest prawdopodobnie piec tandoori, ale ogromny. Ogromny piec tandoori. Wow. A tutaj nasz hotel nazywa się Southend Residency. Southend. Taki mamy tutaj piękny widoczek z okna. Jesteśmy teraz w restauracji, w tej, której byliśmy na obiedzie. Ja już tutaj dostałem chicken curry, to jest chicken curry. Mam chyba jedną paratę i do tego chapati. I coś po prostu mega pysznie wspaniałego. To jest fresh mint. Nie, jak? Lime mint, czyli mięta z cytryną albo z limonką. Coś po prostu pysznego. I smakuje identycznie jak piliśmy na Bali w Ubud. Aż nam się przypomniało Ubud, nie? Super, pycha to jest. Takie miętowe i cytrynowe, genialne. Nie za słodkie. Zobacz ile mam kurczaka. Tutaj jest cała pierś z kurczaka, albo prawie cała. I do tego jeszcze skrzydełko i masa sosu. Pycha. Oczywiście jemy tutaj rękoma i tylko prawą ręką, lewą ręką nie można dotykać, trzeba sobie radzić palcami, odrywać. Genialny jest to curry. Bardzo dobre. Kasia właśnie dostała alu gobi. Alu gobi, opowiedz co to jest? Ziemniaki z kalafiorem w jakimś sosie. Ale to różnie podają, bo raz widziałem, że ktoś miał na przykład po prostu takie puree ziemniaczano kalafiorowe, a tutaj z sosem. Pewnie takie curry podobne jak ja mam. Ten sos smakuje identycznie jak ten, co miałam przy jajko. Tak? Pewnie mają jeden sos, tylko wrzucają tego... Aha. A ogólnie? Dobre. Dobre. Polecasz? Polecam. Kasia poleca. Ostre. Rachunek, tutaj macie wszystkie ceny, ile zapłaciliśmy. W sumie 275 to nawet niedużo na nasze wydatki. Niedużo i nie mało, trochę więcej niż zawsze, bo dużo kosztowało moje curry, aż 110, a reszta w miarę rozsądnie. Tutaj też panowie robią, tutaj robią puttu. Tutaj się robi puttu, a tutaj appam. I w ten sposób. No. I robi się w ten sposób właśnie appam. A te siłownia panowie pakują. O, tutaj jakiś pan się wysila. Więc tak tutaj wygląda lokalna siłownia. O, nawet całkiem spora. Tutaj za nami kolejna knajpka. Tam kolejna knajpka. Są dosłownie restauracja na restauracji, knajpka na knajpce, jakiś stragan na straganie. Zjeżdża się po prostu na każdym kroku, co chwilę. A teraz idziemy do marketu. Hello. Ale tu jest świetny napój. Sygnowany 7-Up, tak się nazywa. To jest hydrotoniczny napój. I jest taki cytrynowy. Trochę jakby 7-Up, tylko o innym troszeczkę smaku, takim dziwnym. I wydaje mi się, że jest też lekko słonawy, taki trochę właśnie jak lime soda. I bardzo dobrze gasi pragnienie. Na dzisiaj to będzie już wszystko. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę.
Jak nas jeszcze nie subskrybujecie, to możecie nas zasubskrybować tak gdzieś pod filmem. Możecie zostawić też komentarz, będzie nam bardzo miło, zawsze odpowiadam na komentarze. A jutro możemy troszeczkę dłużej pospać, bo mamy jutro autobus o 10.30. I jutro jedziemy do górskiej miejscowości, do Munar, chyba na 2000 metrów, czy prawie 2000 metrów. Będziemy teraz przez tydzień, więc będzie tam chłodno. Temperatura od 10 do 20 stopni. I są tam jakieś przepiękne krajobrazy, chmury i pola herbaciane. I lasy sandałowe. A, i lasy sandałowe, to musimy właśnie zobaczyć. Także koniecznie subskrybujcie nas i zostańcie z nami do następnego odcinka. Na razie.